Dzień dobry. Dzisiaj dotarła do mnie taka przesyłeczka. Przesyłeczka od chłopaków. Mała czarna, to tak miało być. Mała czarna. A wyszła, że nie mała, bo na cały paczkomat. Będziemy ją dzisiaj otwierać. Od chłopaków z Zello. Czy tam z kanału? Z kanału miało być. Czyli mała czarna z kanału. Też dobrze. To co? Otwieramy? Już nie mogę doczekać, kurde. Ale jeszcze wam trochę pozwlekam. Jeszcze trochę. Żeby troszeczkę dłuższy był filmik. Dobra, otwieram, tylko moment. Telefonizację tutaj. Jeszcze chwilkę. Jeszcze momencik. Muszę znaleźć jakiś napój, nie? Na czołówkę będę pił. No dobra, mała czarna od chłopaków z kanału. Mała czarna z kanału. Miałem to rozrywać, a nie ciąć nożem. Ale jak ustawię na tyle, to się chyba nic nie stanie, nie? A tutaj taka ładna etykieta. O, z moimi danymi, Borodo. Teraz już wiem, czemu miałem nie ciąć tego nożem. Patrzcie w pudełku. Pudełku. Kurde, ale nie skaleczyłem. Nie skaleczyłem. To teraz to już zrobimy to resztę tak. Ta-da! Bo szkoda pudełka, nie? W sumie to ja nie jestem aż takim świrem, żeby prasować te pudełko tym żelazkiem. Ale jak dobrze pójdzie, to wyprasuję je żelazkiem. Jacie. Pincetka. No zobaczymy, co tutaj dalej jest. Jest. Słuchajcie, jest opakowana. Wypełniacze. Jest Amiga. To chyba nawet oryginalne opakowanie. Rozpakowujemy. Od Adama. Proszę bardzo. Czyżby inaczej? A już ja teraz wiem, co to jest i o co tu chodzi. Będziemy zaraz montować, bo to jest, proszę ja was, obudowa z klawiaturą. Amiga 500 Plus będzie w środku. Tu jest stacja dyskietek, z tego co widzę. Tu mamy obudowę i klawiaturę. I nie wiem, czy pamiętacie, czy to było w ogóle, bo ja chyba nie, wam nie pokazywałem, ale mamy zestawik. Stacja oczywiście pecetowska, ale przerobione są przewody. Działa w 100%. Ale tutaj chyba z tego co wiem, to jest stacja oryginalna. Rozkręcamy to. Najpierw musimy się dopatrzeć, co tu mamy pod klapką.
czy coś mamy pod klapką. Od razu spróbujemy to złożyć w tym odcinku i uruchomić. Oryginalne pudło, słuchajcie. I klawiatura. Tu też jest klapka. Nie ma to co, zrobimy to szybciej. O, przy okazji powyciągamy magnesem. Śrubeczki. Tu jest stacja przykręcona, z tego co wiem. Były blondy jeszcze widać, ale pozrywane. Ok. To teraz jeszcze mamy tutaj jedną ze śrubę. I otwieramy. No, troszeczkę do wybielenia, ale to pikuś. Da się to zrobić. Mamy stację. Mamy klawiaturę. No pięknie. I mamy ekrany. Tu na Torxa wszystko poskręcamy. Pięknie, że jest klawiaturka. Składamy dalej. No, super, no. Jak dojdzie reszta komponentów, to odpalimy. Ta płyta była odpalana przeze mnie, nie wiem czy pokazywałem, chyba nie. Kurde, zaniedbałem ten kanał na tym YouTubie już trochę czasu, bo dużo się działo, nawet bardzo dużo się działo. Muszę wyłączyć ten wiatrak, bo mnie drażni. Bardzo dużo się działo, słuchajcie. A ja tego nie pokazywałem, no. No to z drugiej strony nie wszystko musicie wiedzieć. No, to retro sprzęcik. Piękna pincetka. Moje lata młodości. Kiedyś, pamiętam, za taką pincetkę dostałem Lincolna. Pierwsze CB radio, znaczy pierwsze takie lepsze CB radio, nie? Słuchajcie, jest stacja dyskietek, nie wiadomo czy ona jest sprawna. Ja tu mam jedno przerobioną, ale będziemy to przerzucać wszystko, łącznie z tym ekranem, jak mi się uda. Bo tu ekran już jest, chyba że samą płytę bym stąd, a tu za dużo rozkręcania, żeby tu płytę wyciągnąć. Trzeba by było, odetniemy stację przerobioną z peceta. Na pewno będą odcinki, słuchajcie, jak nagrywać na pececie dyskietki do Amigi. Razem z tym ekranem. Tutaj mam przejściówkę taką zrobioną, chytrą. Pospinane do zasilacza takiego od peceta. No dobra, wyciągamy to. To jedziemy, panowie, z koksem. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Tak jest, się nagrywa. Fajnie, nie? Amiga 500 Plus. Ogólnie trzeba zobaczyć, czy to się dobrze nagrywa. Wszystkim.
śrubki trzeba odkręcić. Ok. Wyjechało z ekranem. Ekran idzie na zapas. Wstawiamy piękną pięćsetkę. O. Jeszcze tutaj. Coś tu trzyma. Co tu trzyma? O, siedzi. Dobra. To śliczny sprzęcik. Śliczny. Teraz tak. Zakładamy ekran. Chyba nawet pasuje. Prawie. O. Jeszcze tutaj, tutaj pójdą później dwie śruby. Tu mamy kartę rozszerzeń. Miejsce na kartę rozszerzeń. Dobra, to zamykamy już. O te haczyki. Ok. Zagniemy. To chyba będzie wszystko pasować. Z tego co ja kojarzę. Dobra. Jedziemy dalej. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ale żem zrobił. Przecież to jest wszystko pod ekranem. Tylko tu jest złącze do klawiatury. Czyli jednym słowem ekran idzie później. O. Na koniec. Przed klawiaturą. No dobra, to montujemy to tak jak było. O. Podłączmy to od razu. Jedyneczka idzie z tej strony. Zasilanie. Teraz tak, tutaj sobie dokręćmy. I teraz musimy te dwie śrubeczki tutaj sobie ładnie wkręcić. Tutaj i tutaj. Przez ekran. Z wyczuciem. Nie łapnęło. A dlaczego? Kuźwa, bo to miało być z wyczuciem. O matko. Teraz łapnie. Dobra. Ok. Czyli tak, mamy to wstawione, to teraz idzie ekran i klawiatura przez wierzch. Pasuje. Aha, ekran. Zanim ekran, to jeszcze pójdzie, a nie, to idzie na ekran. Złączę.
pasować, bo to idzie na wierzch. Ok. Zwarci nie ma. No dobra. Czyli jednym słowem co? To były torciki. O. Cyknęła. Czyli weszło w swoje miejsce. To był drugi torcik. Wszystko gra. Ok, tu jest zamknięcie. Tu pójdą potem śruby na wierzch. Dobrze myślę? Dobrze myślę. No to teraz tak, doginamy te blaszki. Bo już tutaj więcej zaglądać nie będziemy. Teraz robimy tak. Uchwycik. Dwa torksy. Osłonka na złącze. Tutaj troszeczkę tak jakby było można by to przeczyścić, ale nie wiem czy koniecznie. Tu jest fajna bombeczka. Jest w porządku. To jest, nie płaci? Łaskę robi. Musi pasować. Tu będzie pasować, to i tam będzie pasować. Tylko trzeba trochę przesunąć. Gdzie jest jeszcze jeden tork? Aha. Tu jest jeszcze jeden tork. Ok. Kurczę, jakoś nie wiem, mało namagnesowane te. No trzymaj się, kurczę, co ci? Okej. Okej. Ekrany poskręcane. Teraz jeszcze, teraz tak. Bo tutaj pójdzie, aha, to już pójdą na zewnątrz zaczepy. Klawiatura. Ale piękna klawiatura, słuchajcie. Pięknie cyka. I teraz tak, jedyneczka z tej strony. Trzy z tej, dobra, jedyneczka z tej. Czyli tu musimy to wcisnąć. Napiny. Ale ślepne. Poświecić trochę. Z jednej strony 3 przewody, z drugiej strony 4 przewody. Jest! Jest, jest, jest. Tu wszystko powinno się zmieścić. Ta-dam! Amiga 500 Plus przed zamknięciem. A więc co, zamykamy. Fajnie, bo ma zatrzaski, wszystko pięknie. No, piękna rzecz, pan. Ale będziemy, kurde, wspominać stare czasy już w niedługim czasie. Stare czasy w niedługim czasie.
żeby nie było, że impaktem ją skręcam, to z wyczuciem to robię. Zaraz ktoś powie, o, jaki artysta. Widzicie? I dokręciło. Można wyczuć sprzęt? Można. Ja wiem, że tym impaktem bym koło do samochodu odkręcił i dokręcił, ale... O, zobaczcie, można nawet bez... Teraz tak, to śrubka jeszcze. To ona idzie tutaj, bo tu by utrzymało stację dysków z drugiej strony. Wszystko musi pasować. O, jest. Pięknie. Można i impaktem zrobić. Słuchajcie, może w przyszłości będzie jeszcze karta rozszerzeń 2 mega, bo te dwójki, czwórki bodajże do nich były. Ale na początek, na ten teraz, to będzie na pewno... będziemy demonstrować już w niedługim czasie, w następnym odcinku. Taram! Czy sprzęt jest w pełni sprawny. Bo albo wyjście RGB przez... wyjście zrobimy RGB, albo zrobimy komponent. Tutaj jest monochromatyczne wyjście. Pamiętajcie, że to jest czarno-białe wyjście z 500. 600 już miała kolor. Albo zrobimy modulator. Znaczy mamy, może będziemy mieli modulator oryginalny. I ja gdzieś nawet miałem układy do tych modulatorów oryginalne. I pokażę wam, jak szybko, łatwo można przerobić stację pecetowską do takiej Amigi, która na pewno działa, bo już to jest stacja sprawdzona. Przeróbka się tylko tymi przewodami się odbywa. Nic nie ingerujemy w stację. Akurat w tą Mitsumi, stacja Mitsumi. Tutaj mam jeszcze też taki retrokomputerek jeden, jakiś Pentium 4, która ma stację zrobioną po przewodzie LPT, na którym pod XPEC-iem możemy nagrywać bezpośrednio z internetu te dyskietki, czyli nasze gry. A tu mam, proszę was, tylko jeszcze muszę znaleźć pokrywkę od tego, czekajcie, bo to już tu mi się posypało. Są jakieś obudowy do kartridży, ale to od Commodorka. Mam do tego, taki był oryginalny mój kiedyśniejszy stary pojemnik. Tylko nie wiem, gdzie mam pokrywę od niego. Wiem, że mam taką przezroczystą, ładną pokrywę do dyskietek. Oczywiście tutaj już jest parę nagranych dyskietek na Amidze. Na Amigę. Trzeba byłoby przejrzeć, zobaczyć, które. Nie są to oryginały. Od razu mówię. No i przede wszystkim, no piękny sprzęt. Dzięki chłopaki, dzięki Adam. Został skręcony sprzęcik. W następnym odcinku odpalamy. Na takim małym telewizorku. I gramy. Ja się oczywiście zaraz to odpalę. Ale wam oczywiście nie pokażę, nie? Oczywiście. Ja pierdzielę. Zaczynam się znowu powtarzać. Ale już lepiej mówić oczywiście, niż proszę ja ciebie. Tak jak co niektórzy w komentarzach. Pozdrawiam.